naprawdę u nas się tyle dzieje. Zresztą część tego, co się dzieje, to Wam pokażemy na końcu. Także cierpliwości, cierpliwości. Teraz to nie znajdę nawet. Bo nawet nie wiem, gdzie to było. To zróbmy pauzę i zaraz się włączymy. O, jaka wanna. Tak jest. No u nas na pewno taniej niż w Ikei, także spokojnie. Zapraszamy. Kubeczek z Malty, to chyba Grzegorz był. U niego czuć pieniądz, to mówi, że osobiście przywiózł. Druty tylko wystają. Zresztą, no to jeszcze nie wiemy naprawdę, nie znamy rozmiaru katastrofy. Natomiast pojedziemy do garażu i spróbujemy coś wybrać. Musimy coś posegregować, spróbujemy coś wybrać. Hejo, hejo! Hejo, cześć! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w czwartek, czwarteczek, czwartunio! Czyli cotygodniowym podsumowaniu naszych śmietnikowych znajdek. Nadszedł ten dzień chwalenia się. Chociaż przyznamy się, Edytka, jak to było z tymi spacerkami? No, słabo. Nie mieliśmy czasu. Słabizna. Naprawdę, u nas się tyle dzieje. Zresztą część tego, co się dzieje, to Wam pokażemy na końcu. Także cierpliwości, cierpliwości. Nie mieliśmy czasu, żeby chodzić na te spacerki. A jak już chodziliśmy, no to chodziliśmy. To chodziłem ja sam. Edytka miała więcej troszeczkę zajęć tutaj w domu i w pracy. Więc no, cieszymy się, że w ogóle coś udało się znaleźć. I też mamy jakieś fajne rzeczy. No można by powiedzieć petardy. No dla nas petardy. Nie wiem, jak wy to odbierzecie, jak wam się spodobają. Tak, dokładnie, bo my to się strasznie cieszymy. My to się cieszymy, że w ogóle coś mamy, naprawdę. Także może to będzie pewnie króciutki odcineczek. Bo raz, że no, nie mamy dużo tych skarbów. Dwa, no to nie mamy dużo do powiedzenia. Trzy, no to spieszymy się dosyć. Zobaczcie, która jest godzina. O właśnie, może zrobimy aktualizację, co, Edytka? Mhm, dobra. Aktualizacja! 15 po siódmej. 15 po siódmej. Z góry przepraszam za jakieś stuki, puki, wiercenia, niewiercenia, ale naprawdę mamy gruby remont. Jak już wiecie, ocieplają nam blok, więc dzieje się bardzo dużo. A o siódmej zaczęli, więc... O siódmej zaczynają, więc nie ma spania. No, my też musimy wyjechać dzisiaj, nie będzie nas cały dzień, więc ze spacerku też nici. No ale dobra, po co tutaj gadać, jak trzeba się... Chwalić! Chwalić! Edytka, jesteś gotowa do prezentacji tych cudeniek, co mamy? Pewnie. Tak? No zobaczymy. Tak gapa będzie. Czy sobie poradzi tym razem? Dobra, no to już odwracamy się i przechodzimy do prezentacji. Chodźcie, chodźcie. Okej, Edytka zaprasza, no to... Bardzo proszę. Lecimy. Tutaj mamy piękny talerz, piękne zdobienia, zobaczcie. I to jest wawel. Zgadza się. Zgadza się. Sosierka. Tutaj mamy Karolinę. Tutaj mamy pokrywkę do dzbanuszka. Myślałam, że to jest to, ale to jest chyba z cukiernicy, tak mi się wydaje. A tutaj mamy dzbanuszek. I on właśnie nie ma tej pokrywki. Już Wam pokazuję. To jest wałbrzych. A jeżeli chodzi o wałbrzych, to popatrzcie na te cuda. Na te cudeńka. Zobaczcie, jakie piękne. Prześliczne. I to już Wam pokażę. To jest filiżanka. Tutaj ma sygnaturę. Tak ją odwrócę. Ale prześliczne, bo to jest do tego kompletu tutaj, tak, nie? Tak, dokładnie. I tylko jaki tyle udało się odratować, słuchajcie. Jest 5 sztuk.
Ale naprawdę wyglądają fenomenalnie. Przepięknie. Na tych talerzykach, nie? Tak. No to jednak, zobaczcie, tutaj mamy na przykład same filiżaneczki. To już nie, no nie i na przykład, się tak. Tak, no to już uprzedźmy fakty. Ta jest przepiękna tutaj. Zobaczcie, jakie piękne zdobienia. Kurki, koguciki. I to jest, skąd to jest ta filiżaneczka? To jest Wawel. Wawel. No i zobaczcie, no jednak tego talerzyka brakuje. Jak się prezentuje na talerzyku, piękny komplecik. Prawda? A jak się prezentuje bez. No, no cudne, naprawdę fantastyczne. No jesteśmy przeszczęśliwi, naprawdę przepiękne. To wróćmy tutaj do tych filiżaneczek. No właśnie, filiżaneczek. Tą pokazywałeś. Tu pokazywałem. Tutaj też piękne kwiaty, ale jeszcze i w środku. No, bardzo fajnie wyglądają te... Skąd i to jest? I tutaj jest Karolina. Karolina. Bardzo fajnie wyglądają te filiżaneczki właśnie w środku, jak mają. Tak, dokładnie. Zobaczcie jeszcze raz tutaj. Te koguciki. No, skórka. Nie, dwa koguciki. No, piękne. O, tutaj. Tutaj mamy chodzież. Chodzież? Zdziobnięte? Tutaj jest tylko jakaś kropka wtopiona. Tutaj jest całe. Liść. Liście. To jest taka ozdoba. Tak. Ale to jest chyba, nie wiem, to jest ceramika jakaś, nie? Nie wiem, ja to na początku myślałam, że to jest metalowe. Nie, 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 Edytka, to nie jest metalowe. To jest za lekkie. To jest jakaś ceramika. Jeszcze zapraszam z tej strony. Oczywiście. To mam piękną paterę. I tak jak sprawdzaliśmy, no nam się wydaje, że to są ząbkowice. Tak. Tylko, że czasami jest tak, znaczy czasami, często, bardzo często jest tak, że to, co się nam wydaje, nie ma pokrycia z rzeczywistością. Jakby co, to podpowiadajcie. Dlatego, wiecie, liczymy na was bardzo. Tak, dokładnie, tylko tak. No chyba są ząbkowice. Tutaj wam tylko pokażę. Tu jest taka kropeczka. Tak, jeden defekt jest tutaj taki. Mhm. Widać? No. Jak ta pustrość. No, wszystko. No, kamerzysta. Ale super. Piękna. Tak. I tutaj żeśmy położyli na podstawce przepiękny talerz. Mamy filiżanki i dzbanuszek i jeden talerz płytki. Ale to... Wydaje nam się, że... Znaczy mi się wydaje, że to jest... Wiesz co, to nie jest to samo. To nie jest to samo? Podobne, ale to na pewno nie będzie to samo. To na pewno nie będzie to samo. To jest Włocławek. No i tutaj mamy niestety... Co mamy? Małe tutaj uszczelnienie. Dziabnięcie. Ale od tej strony no nic nie widać, nie? Także Edytka Wrejczego będzie pokazywać tylko front. To nie było, no pokazała. Cwaniara. Pokazała. Ty cwaniaro. Okej, także tak wygląda pierwszy rzut. Mamy coś jeszcze? Mamy. Dobrze. Zaraz pokażemy. Edytko, masz się czym pochwalić jeszcze? No mam nadzieję. No to proszę, chwal się. Chwalę się, proszę bardzo, zapraszam. Uwaga. Zium. Co my tu mamy? Takie zajście. Efekty specjalne. Co my tutaj mamy? Czym ty się chcesz chwalić? Od książek. O, lekarz domowy. Tak. W razie teleporad to się przyda. Można się posiłkować książką. Samemu można się podleczyć. Sztuka dekorowania wnętrz. Też ciekawe, nie? Mhm. O! No. Ale piękne. Takie ciekawostki. Oj, 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 oj. Atlas świata. Wiesz co, szkoda, że zamknęłaś tę książkę, no. Bo tam były, wiesz co, sztuka dekorowania wnętrz, takie płytki w kuchni, taka mozaika. To teraz to nie znajdę nawet. Bo nawet nie wiem, gdzie to było. To zróbmy pauzę i zaraz się włączymy. Znalezione. To, co chcieliśmy, znaleźliśmy. Chciałem wam pokazać, zobaczcie tę kuchnię. I te płytki na ścianie. Bardzo pomysłowo. Bardzo pomysłowo, z jakichś rozbitych, ale pamiętacie, bardzo dużo...
I bardzo często na śmietnikach jest końcówek, dużo tak, płytek dokładnie. Różnych. Można sobie coś zrobić. I zobaczcie, naprawdę, trochę wyobraźni, chęci, pomysłu i... Mozaika, super. No super można to zrobić. Tutaj w ogóle świetna jest ta książka, bo tutaj... zobaczcie. Są różne porady, nie? Porady, tak, jak... Co to jest? Ramka. Glazury na ścianie, układanie, tak. Masa porad. Tapetowanie. O, to jest dla fachowców. Znaczy, może inaczej, dla fachowców nie, fachowcy już wszystko wiedzą, dla tych, co się uczą. Zobacz, abażur można sobie zrobić. No to zaczekaj. Aha, tutaj druty tylko. Tu, a tutaj proszę, efekt końcowy. Mhm. Tylko zawsze to jest tak, że to wygląda wszystko łatwo, pięknie, przyjemnie. Szybko. Ja też się naoglądałem Maria Budowlańca i pomyślałem sobie, że... Remont to będzie o! Że mogę sobie zrobić remont sam w mieszkaniu. No i coś tam z Edytką zrobiłem, ale czy wyszło, to nie mam pojęcia. Ale najważniejsze, zaoszczędzone pieniądze. No i satysfakcja, że coś samemu się zrobiło. Ale kominek chyba ładnie zabudowałem. No nie mówcie. Okej, okay. Lecimy Edytka, bo panowie tutaj już windą jeżdżą. Góra, dół. O, to musimy się sprężać. Ten atlas pokazywałeś, tak? Ty pokazywałaś. No ja mówiłam, ale nie wiem, czy to już... Mhm. No każdy wie, jak atlas wygląda. Komplet szklanek. Pamiętam... No też było, też się w domu miało takie. Pamiętam, moja mama jeszcze chyba gdzieś też ma. U mnie też ma? Ma. A. Widzicie? Nie do zajechania rzeczy. Dokładnie. Popielnica. Mieliśmy takie dwie. I chyba sprzedaliśmy. Sprzedaliśmy, no. A tu, proszę bardzo, zabawa! Meble! Mebelki, meblunie. To są te meble, co widzieliście na tym spacerku naszym śmietnikowym. Tak, dokładnie. Ten domek był zepsuty, połamany. Połamany był, no. Nie braliśmy. Oczywiście, no można to wszystko naprawić, tylko wiecie, to trzeba mieć czas na to wszystko i... A u nas, no to naprawdę my potrzebujemy kilku dni w tygodniu więcej, żeby to wszystko ogarnąć. Bo to jest na wariata. Cały czas na wariata. Może, słuchaj, się będziemy jakoś wyrabiać, nie wiem, no. Ale to jest naprawdę bardzo dużo zajęć mamy. A tutaj takie fajne szafeczki. Tak, drewniane, bardzo fajne. No może komuś się przydadzą. Super. Są teraz te domki takie duże, to się mebluje je, prawda? Prawda? Więc super. U nas... O, jaka wanna. Tak jest. No u nas na pewno taniej niż w Ikei, także spokojnie. Zapraszamy. To jest jeszcze jakiś taki nóż drewniany też tam był. Do zabawy. Oj, będzie ciemno, bo panowie zjeżdżają. Czekajcie, lekka wzmianka. Taka sytuacja. I lecimy dalej. O, panowie są teraz na naszym balkonie. Dobra. No okej, może damy radę. Pojemnik metalowy. To są fajne pojemniczki. Tutaj zobacz. Mhm. Z czym się ma już kojarzyć taki pojemniczek? W szpitalu. No, na przykład. W szpitalu jakiś... Tu przychodni, nie? No, tu już przychodni. To się zawsze tak kojarzy. Dokładnie. Tu joystick jakiś. Niestety nie wiemy, czy sprawny. Nie, nie mamy jak sprawdzić. I to jest ta donica. I to jest ta wielka donica ceramiczna, którą Edytka znalazła. To już wam pokażę. Oj. Wiecie co, może... wyłączymy się. Zobaczcie tylko tę donicę. Wyłączymy się. I dokończymy. Tak, Edytka? No jeszcze mamy tylko to. Jeszcze tylko to? No jeszcze nie tylko to. Znaczy no na ten rzut. No dobrze. Tutaj mamy butelkę na wodę. Na lemoniadę. A może robić też za wazon? No pewnie, że może. Jak kto woli. No i tutaj jeszcze. Tutaj mamy masażer. On działa, sprawdzałam. Edytka się masowała.
się do kontaktu i tutaj jest pilot. Oho, ho, jaka technologia. Taki relaks. Dobrze, no to jeszcze taki rzut na całość. Wyłączymy się i zaczekamy, przeczekamy te chwile, jak panowie zejdą u nas z balkonu. Tutaj w ostatnim rzucie chcieliśmy pokazać co, Edytka? Dostaliśmy prezenty od Oli Grzegorza, teraz na targu starocie, jak byliśmy w Mikołowie. Nie no, piękne, piękne prezenty. Tutaj mamy namiot. Pojemniczek, zobaczcie, jaki fajny. Ceramiczny? Tak, ale super. Miodzio. Kubeczek z Malty. To chyba Grzegorz był. U niego czuć pieniądz. To mówi, że osobiście przywiózł. A patrzcie na to, jaki piękny moździerz. Piękny, mosiężny moździerz. Super. To pokażę wam go jeszcze z zewnątrz. Edytka, może podnieść go troszeczkę. Jakieś zdobienia ma piękne. Okej. Okay. Przechodzimy dalej. To są fajne pojemniczki. No ale byś runa w te telefon. No bo to jest, ten jest taki, może na tym pokażę. To jest duży i mały. I można sobie, a ten jest na odwrót. Taka ciekawostka. No, guziki. Pomysłowo. To są takie podpowiedzi, co tu można trzymać. No rzeczywiście. Fajne, nie? Tak. To jest chyba jakiś kubeczek na kawkę. Kubeczek, tylko że on jest plastikowy. Zakręcany. I zobaczcie. Tutaj zamknieć. A tu cały zestaw kuchenny. Przepraszam. Zestaw kuchenny, zobaczcie, z oryginalnym opakowaniem. Świetne drzewko. Edziu, zdejmij te trzy pierwsze, żeby pokazać, jakie to drzewko fajne jest. O. Proszę. Świetne. Ale fajnie, że wszystkie są. Tak. Ola mówiła, żeby sprawdzić właśnie, bo nie są pewni, ale wszystko gra. Wszystko jest. Cały komplet, także dziękujemy wam bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo, ale jeszcze? Co jeszcze? No tak, jeszcze oprócz tego, to dostaliśmy taki zegar, piękny zegar. Piękny zegar, nie który został niestety w garażu. W garażu zostawiliśmy, bo duży jest. Nie, na targu staroci wam nie pokazywaliśmy, bo przewrócił się niechcąco. Niechcąco? Chciałem wam go pokazać i mi się przewrócił. Dlatego musiałem to wyciąć. Dlatego Mariusz ma tak markwiane ręce, że jemu to w ogóle strach coś dawać do rąk. Dobrze. No to taki rzucik na te prezenty od Oli i Grzegorza. Całościowy. No i może co? Póki panów nie ma na balkonie, zrobimy aktualizację balkonu. Zobaczcie, jak on teraz wygląda. Ok, aktualizację może zaczniemy z tego miejsca. Tak, musieliśmy przenieść naszą oliwkę do domu. Bo ta oliwka była przecież na balkonie. Dokładnie. Właśnie. Teraz jest tutaj. Musi być tutaj, nie ma innego wyjścia. Źle chyba nie wygląda w domku. No idziemy na balkon. Idziemy na balkon. Będzie wybaczcie, głośno. Tak, wybaczcie odgłosy. Ale wiadomo, prace remontowe. Druty tylko wystają. Także tak to wygląda. Chwalenia się, to tyle. Nie wiem, czy coś wam się spodobało. No my jesteśmy bardzo zadowoleni na pewno z tych filiżaneczek, tak. Z podstawkami, nie, z talerzykami. Przepiękne, naprawdę. Przepiękne. To był z Wałbrzycha, tak? Tak. Ten złoty talerz.
prześliczny. No ta donica ceramiczna, wielka, piękna. Ta patera z Ząbkowic, no śliczna. Jeden tylko taki ubytek. No, fajne te prezenty od Oli Grzegorza. Tam miał czy Charlie jak coś, bo go zamknęliśmy. Bo nam broi. Broi nam, ale on chce wyjść na balkon, a teraz jest zakaz. No niestety. Tak. Musi przetrzymać jakoś. Dokładnie. Więc tak to wygląda, kochani. No, na to, co w ogóle chodziliśmy... No to i tak, nie? To i tak naprawdę super skarby, że się udało. No, właśnie. Więc... No cieszymy się. No i teraz chwilka ogłoszeń parafialnych, no bo zbliża się Targ Staroci w Pszczynie. No i teraz mamy wielki, wielki, ale to wielki dylemat, ponieważ wiecie, no Pszczyna to jest zawsze taka zagwozdka dla nas. Bardzo chcemy tam jechać, natomiast czy my mamy z czym tam jechać? Z jakim towarem? Pszczyna to jest zawsze bogata. Tam to po prostu no takie nasze śmietnikowe znajdy, nie wiem czy w ogóle mają rację bytu. No tak po odliczeniu jeszcze opłat. Tak, no to nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy, co wymyślimy. Jeszcze jest sprawa tego typu, że pamiętacie, po poprzednim Targu Staroci z Mikołowa cały towar nam zamógł. My wzięliśmy do Mikołowa właśnie fajne rzeczy. Takie superanckie, te książki też takie bajeranckie. Deszcz zrobił nam takie spustoszenie, że wszystko to schnie. Natomiast wiecie, no jak złapie wilgoci, papier, książka, to zaraz się odkształci, powygina coś. Te płyty, to wszystko. No wiadomo, no z tych talerzyków czy z miseczek, no to wszystko wodę można wylać, okej, okay, przetrzeć, jest okej. Okay. Natomiast wiecie... Od razu się umyje. Natomiast zresztą, no to... Jeszcze nie wiemy, naprawdę. Nie znamy rozmiaru katastrofy. Natomiast pojedziemy do garażu i spróbujemy coś wybrać. Musimy coś posegregować, spróbujemy coś wybrać. Natomiast czy pojedziemy na 100%, tego jeszcze nie wiemy. Nie, no, Edytka? Na razie nie obiecujemy. Bo wiecie, jest taka sytuacja, że Edytka kończy pracę o 24 w sobotę. Jak na złość. Przyjdzie do domku, będzie gdzieś pół do pierwszej. Wypijemy kawkę czy dwie, no i trzeba będzie już jechać do Pszczyny. Też musimy być w czas. Też musimy być w czas. Więc to będzie naprawdę bardzo ciężki dzień. No dwa ciężkie dni. Sobota i niedziela, więc no nie wiemy po prostu co zrobić. Nie wiemy. Jesteśmy umówieni wstępnie z Arturem z Kaniowa. Pozdro Artur. No i też fajnie by było tam mu przytrzymać to miejsce i razem coś sobie pogadać i spróbować coś posprzedawać. No ciekawe, jakie on ma tam skarby, fanty, jakie nazbierał. Więc no zobaczymy. Tutaj jeszcze wahamy się. Najważniejsze dla nas jest to, czy będziemy mogli coś przygotować właśnie w garażu na Targ Staroci do Pszczyny. Nie, Edytka? To coś znajdziemy, no właśnie. No, dobra, no to nic, tych smutów, bo wszystko jest tak, cacy. Damy znać. No na pewno. No tutaj mamy trochę fajnych rzeczy. No może pojedziemy. Oczywiście, no kramik nie będzie taki wywalony, tylko skromnie, skromniutko. No ale coś by trzeba było fajnego zabrać, wiecie. No Pszczyna to jest Pszczyna, tamto można kokoszy zarobić. Jak się ma co? No, sprzedać. Zgadza się. Dobrze, no to teraz co jeszcze, Edytka? Balkon widzieliście, się robi. No fajnie, że to się wzięli za to fachowcy, nie my. No i teraz pewnie... pewnie teraz pokażemy go Wam, jak będzie już na gotowo zrobione wszystko. No i powiemy Wam, jakie mamy plany co do balkonu, bo na pewno już tak... Nie będzie tak, jak było, bo wcześniej to mieliśmy po prostu troszeczkę dużo tego i te pergole i ta trawka na dole, żeby pozakrywać, bo mieliśmy płytki pod spodem, ale one były popękane, wiecie, ubytków było dużo, więc to było nam łatwiej zakryć to tanim kosztem oczywiście. No i te ściany tak samo, wiecie, popękane, no to pergole i na to były te donice i te kwiatki, więc... To fajnie nawet wyglądało, jak to się rozzieleniło. Sprytnie, no dokładnie. Natomiast teraz, jak już panowie zrobią to
na tip-top, no to nie będziemy tam, wiecie, nic wiercić, dziur żadnych takich robić. Zrobimy na pewno, nie powiem wam, potem. Za dużo naraz będzie dokładnie wszystkiego. Dobrze, no to tyle tego. Czwartunia. Wybaczcie, że troszeczkę nudnawy, ale no, no mówię. I krótki. No chociaż nie, no ja przedłużam. Gadam, żeby było trochę więcej. No, więc wybaczcie, że troszeczkę nudnawy, nieciekawy, ale to postaramy się następnym razem was wynagrodzić i ten kolejny czwartunio zrobić jakiś z fajerwerkami. A znowu naobiecuję coś, na ten nagadam, a potem... No ty tak lubisz, no. Wyjdzie jak zawsze. Dobrze. To wszystkiego dobrego wam życzymy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy was wszystkich i trzymajcie się. Cześć. Wciskamy, pa.